Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Mam gościem dzisiaj pana Józefa Pyzika, prezesa Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym Sączu. Witam serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Czy występuje takie zjawisko, że po prostu zamiast dużych galerii ludzie, mieszkańcy rzeczywiście korzystają z tych sklepików mniejszych na co dzień teraz? Tak, wie pan, no właśnie ten okres taki trudny dla nas wszystkich, również dla handlu, on ma różne oblicza, więc na samym początku, kiedy było trochę paniki, wykupowanie towarów. Myśmy tu uspokajali, że towarów nie braknie, więc wszyscy mieli jakby dobre obroty. Mówimy tu o miesiącu marcu. Następnie nastąpiła stabilizacja, a dzisiaj no właśnie następuje spadek obrotów. Ja też u siebie zauważam, właśnie te mniejsze sklepy szczególnie odczuwają brak klienta. Sklepy gdzieś przy dworcach, gdzieś na osiedlach mają pewien problem. Także spadają obroty, koszty nam rosną. No, ja w swojej firmie zauważyłem, że około 30% mamy koszty wyższe niż miesiąc analogiczny w zeszłym roku. Do tego dochodzą również koszty związane z mamami, które poszły na opieki. Nie jest to może zjawisko, które jest powszechne, ale w każdej firmie gdzieś tam się znalazła osoba, która jest mamą z dzieckiem do 8 roku życia. Tutaj akurat państwo płaci opiekę, ale my musimy w to miejsce zastąpić tą osobę, więc to też jest dla nas trudne, bo nauka też trwa i też są z tym związane koszty. Więc generalnie rzecz biorąc jest pewien taki kryzys. Wszyscy się zastanawiamy, jak to długo potrwa, jak to się skończy, ale my przedsiębiorcy jesteśmy przyzwyczajeni do trudnych czasów. Kryzys, słowo kryzys w naszym polskim języku kojarzy się nam bardzo negatywnie, ale ja ostatnio słyszałem, że Chińczycy kryzys postrzegają jakby w dwóch płaszczyznach, czyli to są czasy trudne, że pewne rzeczy będą przemijać, ale pojawiają się nowe szanse i też jako przedsiębiorcy mówimy, że to tak pewnie będzie u nas wyglądać. Więc ten trudny czas jest dużym wyzwaniem. Nie wolno się dać przestraszyć, tak w skrócie rzecz biorąc, trzeba do tego podchodzić. Mhm. Czyli ta sytuacja pracownicza, to o czym pan błaska przed chwilą wspomnieć, też troszeczkę dała znać o sobie, prawda? Wiele osób bardzo się przestraszyło, niektórzy postanowili poprosić o chorobowe. Właśnie ten pierwszy okres był najtrudniejszy. Później stopniowo, no wszyscy zauważyliśmy, że no, ta choroba jest groźna, ale znowu nie taka powszechna. No, powiedzmy szczerze, no, ja nie znam nikogo osobiście, kto by chorował na tą epidemię. Znam gdzieś tam z mediów, znam na sądecyzmie osoby, które gdzieś tam słyszeliśmy, osób posła, który tam przeżył tą ciężką chorobę, relacji z zagranicy. Ale osobiście nikt z moich znajomych na tą chorobę nie zapadł. I dzięki Bogu, że tak to jest. Mhm. Panie prezesie, a czy, tak jak pytałem jeszcze na początku, czy przerzuciło się to na zakupy w mniejszych sklepach? Czy państwo poczuliście, że jednak mieszkańcy korzystają z tych sklepików takich mniejszych, osiedlowych? Zauważamy, że właśnie na mniejszych sklepach jest największy spadek obrotów. Ja tłumaczę to też taką jakby praktycznym zachowaniem się klientów. Wybierają sklepy większe, które mają szerszy asortyment. Zauważamy, że po analizie, że klienci kupują rozsądniej, nie pojawiają się często codziennie w sklepie, robią zakupy 2-3 razy w tygodniu, ograniczają ilość. I to dobrze. To ma rację być. Większe zakupy na dłuższy czas. Na dłuższy czas, tak, to zauważamy. Pojawia się też prośba, wielu klientów dzwoni, czy istnieje możliwość właśnie dostarczania zakupów. No, znam moich kolegów, jak i sam, podjęliśmy właśnie taką akcję dla osób, które no, mają problem z wyjściem, są starsze, więc taką usługę też świadczymy. Na początku dosyć duże było zainteresowanie właśnie takimi zakupami, gdzie tam się w sklepie przygotowało te zakupy, ktoś odbierał na tej zasadzie. Ale generalnie małe sklepy straciły na obrotach, bo jak mówię, małe sklepy przeważnie się lokowały przy dworcach, w miejscach, w centrach handlowych, dzisiaj przy urzędach. Dzisiaj te miejsca nie są odwiedzane, one są puste.
poruszamy się samochodami, dojeżdżamy gdzieś do większych sklepów, robimy większe zakupy. Jest duży problem właśnie, bo te małe sklepy nie mają tak dużych zasobów finansowych, aby utrzymać swoich pracowników. Jest tutaj ta pomoc państwa. Ona częściowo tylko łagodzi, aby sobie ktoś nie wyobrażał. Ja wiem, że brzmi to, państwo wydaje miliardy, ale jak to podzielimy na setki tysięcy małych firm. No ale żeby nie było tak, że jesteśmy niewdzięczni. Dostrzegamy to i dobrze, że ta pomoc istnieje. Miejmy nadzieję, że z biegiem czasu ona będzie pomocą celową, będzie dla tych ludzi, którzy koniecznie potrzebują, którzy rzeczywiście stracili, bo nie wszyscy potracili na tym kryzysie, nazwijmy to. Ja akurat jestem firmą, która handluje żywnością. Są spadki obrotu, patrząc rok do roku, ale no, żywność, której nie brakuje, i uspokajamy wszystkich, że tej żywności nie będzie brakować. Polska jest producentem i eksporterem żywności, więc ja myślę, że zawsze ta żywność, jeśli to tak nie będzie się pogarszało, to będzie dostępne. Mhm. Panie prezesie, mówi pan, że jednak był problem, jeśli chodzi o te małe sklepy. Natomiast ja też pamiętam taką sytuację, gdy z nami pan rozmawiał na początku tego problemu pandemii i pan apelował o to, by kupować polskie produkty, mimo tego, co się dzieje, żeby tu wspierać jakby przedsiębiorców, tych mniejszych, lokalnych. Czy to było jakoś widoczne, pomimo tego, tak, że... Bardzo słuszny. Kongregacja Kupiecka, Kupcy Sądeccy podjęli taką inicjatywę już wiele lat wstecz. Zasmakuj w Sądeckim, kupuj sądeckie. Myśmy tu myśleli w wymiarze jakby regionu. To za tym idzie również no, pewna informacja, skąd się bierze pomyślność właśnie miejsca, w którym żyjemy. Wielu pewnie z nas nie zdaje sobie sprawy, w jaki sposób są płacone podatki, ile zyskuje miasto, gmina, budżety z racji tego, że przedsiębiorca w danym miejscu ma zarejestrowaną firmę i odprowadza podatki do Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu. Są to przepisy, które regulują właśnie, każdy może tą wiedzę pozyskać i dlatego apelujemy, że naprawdę nam się bardzo opłaca, aby jako konsumenci, mieszkańcy Nowego Sącza, by kupować przede wszystkim sądeckie, a następnie polskie. Bo tak to wygląda, nie ma na to czasu. Możemy kiedyś zrobić audycję na ten temat, w jaki sposób pieniądze z naszego PIT-u są dzielone właśnie, ile zyskuje budżet, ile zyskuje powiat, ile Urząd Marszałkowski, a ile właśnie ta gmina, w której mieszkamy. Tym bardziej zachęcamy, że te małe firmy, które produkują tą żywność na naszym terenie, to są firmy, które mają żywność, która nie jest chemizowana. Nie. Tych środków konserwujących jest o wiele mniej, a często w ogóle. Dlatego, że transport właśnie z lokalnego, od lokalnego producenta do lokalnego sklepu jest bardzo krótki. Nie przewozi się tego na setki kilometrów czy tysiące. Dlatego po pierwsze zdrowe, a następnie maksymalna ilość pożytków wynikających właśnie z zakupywanych towarów sądeckich jest maksymalna dla Sądecczyzny. A następnie mówię, apelujemy tak jak to rząd, jak prezydent, że kupujmy 5-9-0 polskie produkty, tylko musimy o tym wiedzieć, że wiele firm, które kiedyś były polskie, marki znane, one już nie są. Są chińskie, są niemieckie. Dlatego też zauważamy właśnie dzięki właśnie też Radiu RDN propagowaniu tej informacji, że klienci właśnie potrzebują jak odróżnić, czym się kierować. Tu jest problem właśnie, że mamy duży problem z odróżnieniem tych towarów, które są produkowane w Polsce od tych towarów, które są produkowane nie w Polsce, czy ewentualnie towary produkowane w Polsce, ale w firmy zagraniczne. To naprawdę ma ogromne znaczenie. Dzisiaj ogromne znaczenie ma klient, często nie zdaje sobie z tego sprawy, że dokonując zakupy, on daje szansę rozwoju danego towaru, danego regionu. Jeżeli kupujemy towary niemieckie, to zasilamy budżet niemiecki. Jeśli kupujemy towary polskie, to zasilamy budżet polski. Czyli tu pan zachęca do tak zwanego patriotyzmu gospodarczego, prawda? Tak, tak, właśnie. On do tej pory był bardzo niechętnie jakby spostrzegany. Nie ukrywam, że za bardzo się nasze władze
czy tutaj regionalne, czy polskie tym interesowały. Bardziej społeczeństwo chciało wiedzieć, więc my jako kupcy, to nie jest tak, że tylko ubolewamy, ale jest znaczek, który stosują firmy. Mogę powiedzieć, że sądeczka mleczarnia stosuje z powodzeniem właśnie swoje towary i oznakowuje je właśnie znakiem zasmakuj sądeckim, kupuj sądeckie. Pojawiła się teraz przy okazji, może uprzedzam też, karty sądeczanina, też pewna propozycja, aby na kartę sądeczanina można było zakupywać z rabatem towary, które właśnie pochodzą z naszego rynku. Trwają rozmowy, technicznie jesteśmy do tego przygotowani i to jest taki właśnie dobry kierunek. Właśnie dzięki kryzysowi pojawiają się nowe inicjatywy, nowe kierunki, no i nowe myślenie. Panie profesorze, chyba jednak może troszkę się zmienia to, o czym pan mówi, o tym patriotyzmie gospodarczym, bo wiemy, że jest coś takiego jak Kongres 590, czy różne takie społeczne też kampanie o tym, żeby jednak patrzeć na ten kod kreskowy, prawda? Więc tutaj być może jest to wymuszone takimi zainteresowaniem też społecznym, oddolnym, tak jak pan mówi. Panie redaktorze, no wszystko zależy, na ile to jest koniunkturalne, a na ile to przetrwa na dłużej. Ja jestem ostrożny, prowadzę firmę 30 lat i w zasadzie od wielu, wielu lat zawsze mówię, że powinny być polskie sklepy, powinny być polskie produkty. Jak my o to sami nie zadbamy, to nikt nam tego nie załatwi. Więc czy wyobraża pan sobie, żeby istniało państwo bez polskiego handlu, bez polskich producentów? A był taki okres, kiedy uwierzyliśmy, że biznes jest na granic, biznes jest międzynarodowy. Tutaj się jednak okazuje, że pieniądz ma narodowość, tak? Okazuje się tak, poprzez kryzys. Tak, wszyscy to czujemy. My, przedsiębiorcy, doskonale to czujemy, tylko często trudno nam się przebić przez jakby tutaj gąs informacji nieprzychylnych, dlatego że do tej pory, kiedy istniało zapotrzebowanie na towary niskiej jakości i tanie, niepolskie, to towar, który jest pełnowartościowy, to trudno mu się jest przebić na rynku właśnie konkurując z jakością. Dzisiaj jest łatwiej, ale to też nie będzie trwało wiecznie, więc chcemy wykorzystać te 5 minut, tym bardziej, że o tym mówi również rząd. Tym gościem był pan prezes Józef Pyzik, prezes Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu w Sądecczyzny. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie panie prezesie. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy. Panu.